Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łysy gra w Wiedźmin 3 Dziki Gon. I tak jak się umawialiśmy, rozpoczynam od pójścia do mojego ziomka Rocha Rosza. Tylko Wiedźmina w tej ferajnie brakowało. Lesza Rosza, Skorpiona Pawlaka. Za rzeczką to trzeba się uważać, jeden fałszywy... Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Soroko. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. A, już go o to pytałem, chyba. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol-Blatana-Karbon. I zatrzymaliśmy na trzy dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radowid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale masz kamień na zęba. Okazało się, że Radowid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Zwes. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. Przestałeś ufać Wes? Gdzie tam? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Boisz się o nią? Czym się różni żołnierz od Bylerem Bajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wes ma z tym problem. Jest porywcza. Jest Rembajłą. A w partyzantce... Jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł. Popełni błąd. No i nie myliłem się. Dlaczego Wes poszła akurat do tej wsi? Widzisz, chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. No to już rozumiem, czemu Wes tak się paliło, żeby iść z odsieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. O, tyle. Znieczulony już. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię. I dla niego poświęcę wszystko. No dobra. Masz problem z dyscypliną, ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Okej. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Weź tu i tamto i powiedz. A w Nowigradzie to naprawdę moda, żeby golić cipki? Dobra moda. Ale tak. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Goliły tylko kurtyzany. Dobra. Pomożemy naszemu ziomeczkowi. Ale najpierw muszę sprawdzić jedną rzecz. Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie? Tutaj. Ale kurczę, nie jestem pewien. No właśnie, ktoś mi napisał, jak tutaj tak strasznie błądziłem i cierpiałem, że w okolicy tego jest taka o... łódka na południe i gdzieś tam tu powiedzmy, chociaż ja nie widzę, i w okolicach tej łódki jest zejście w te podziemia,
Nie da mi to chyba spokoju, jak tego nie sprawdzę. A że to jest szybki odcinek taktyczny przed spaniem, to będzie idealny, by sobie to obadać. No nie wiem, zaznaczmy sobie tutaj. Czy faktycznie tak by mogło być? Jeżeli tak jest, to to jest poryte. Przecież ja bym tego w życiu nie znalazł. Nie wpadłbym na pomysł. A, przebiegnę się po linii brzegowej. Może coś znajdę. O! Patrzcie, jak zaznaczyłem tej. Łódki nie ma. Ale faktycznie jest jakieś zejście. Gdzie iluzja? Ale zaznaczyłem. Co jest? Ale jaja. Niemal idealnie. W którą stronę iść? Pada, ale nic... Aha, nie, czekaj! Przecież ja stąd wyszedłem, ja tutaj byłem z tą. Jak ona? Z Keirą. O! Ja walczyłem gdzieś... z tym gargulcem. Czego nie mogłem pokonać, to teraz mogę spróbować. Gdzie to było? To nie są te podziemia raczej. O które mi chodziło. Magia to miejsce mocy. Jednak! Wow! Zaraz to sprawdzę. No to, ale jajca. Dobra. Kryty skarb. Czyżby to to? Tak. Okej, okay, w końcu to mam. Udało się. O, jeszcze coś. A. Mocnione juki, a jakie ja mam? Pięknie. Tu już nie przejdę chyba. Zgarnąłem. Gdzieś do góry się nie da wspiąć. Okej. Okay. Ale fajnie. Tu jeszcze są skrzynie. Kamień. Dobra, teraz już chyba wszystko zebrałem, co? Ale dobrze. Medalion drży. To miejsce mocy. No tak, już z niego skorzystałem.
Dobra, teraz by wypadało jeszcze... Aha. Nie mam gdzie tego dać i tak, to nie, to jednak było tak jak trzeba było. Dobra, pokaż mi te mutageny, których mam 500. 1000 żywotność. Moc znaków. I tak nie mam gdzie tego dać. Tego też nie mam na tyle, żeby to zmutować. A nie wiem, czy można zrobić większy od większego. A mam 8 punktów do władowania. Co to robi? Chcę to, no i co? Jeszcze 3 muszę władować. Choć i tak nie mam gdzie tego dać. Chociaż teraz w sumie, ile to mi daje tej żywotności? 15%, to sporo. Jeszcze jeden, aha. Ale zamieniłbym to. Może to wyrzucę, bo i tak mam sporo tej ładowności teraz. Wtedy mógłbym to przystawić. To przystawić tu. A to krwawienie dać tutaj. Nie? Na przykład. A kiedy będę miał kolejnego slota? Na 22. To niedługo, dobra. To jakoś przetrwam do tego czasu. Znaki, kurczę, nie wiem, które ulepszyć. Sugestia to Igni. Teraz trochę żałuję, chociaż stopienie pancerza jest spoko. Czerwone najważniejsze. Okej, co to robi? Też bym to gdzieś dał. Tamto może zamiast tego Igni. A na to się już nie złapię. Oż ty! A co tu wcześniej miałem? A to. Trafienie krytyczne szybkich ataków. No to nie, to musi być. Stopienie pancerza. A, to sugestia potrzebna. Co jeszcze jest w tych... Premia z miejsca mocy trwa w nieskończoność? Wow! Tu są fajne rzeczy. Dobra, to sobie tam innym razem na spokojnie poczytam. Jak się stąd wychodzi? Którędy ja przylozłem? Zebrałem. Ale fajnie, cieszę się, że przyszedłem. Dzięki za radę, widzę. Łódki nie znalazłem, ale... Ale i tak wyszło dobrze. No nie ma łódki. Może gdzieś jeszcze, no ale w każdym razie git. Jest git co najmniej. Dobra, możemy wracać. No. Teraz tu jest czyściej. To mi się podoba. Dobra.
Wracamy do wioski. Juuuit. Ty jesteś konią. Dalej. Aha, ja te zmieniłem te. Da. Te yuki całe. Dobra, mam 130, ale miałbym 190, jakbym to władował. Ale 130 to też dużo. Dobra. I pod drzewo wisielców trzeba się udać. Dawaj to jad. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, skradają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Syrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. To trzeba pomóc. Za mną. Daną? Ale ty lecisz jakoś dziwnie. A ja chciałem na pełnej przed siebie walić. Czekaj, bo on tam umrze zaraz. Jeszcze ten. A. No. Wes, kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Figma. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, nie od ratowania. Ci się nie podoba, wstąp do szystrzyczek Melitele i przyłóż się na zakorku. Paluch od kurkumy. Dawaj, broń. Ale perfect timing jak na patrona, jeśli dzięki. Zmądrzejesz. Idziemy. O, ktoś przeżył na przesłuchanie. Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Weź jeńca. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. No nie wiem. No nie wiem. Czy okazać litość? Ona ma rację, on tu przyszedł mordować cywili. Ale on tylko słuchał rozkazów, bo nie ma własnego mózgu. Nie no. Jakby nie słuchał rozkazów, to jego rodzinę by na przykład zabili. Wojna to straszne gówno, moi drodzy. Nie wiem, co zrobić. Ale stanę chyba po stronie ziomka, jej nie znam. Ale ma cyca na wierzchu.
Ale ziomek. Roż dobrze mówi. Zabijać bezbronnego. Co się z tobą dzieje? Roż! Wiedźmin ci jaja uciął! To są sadyści, okupanci! Później ci wytłumaczę. Ty, czarny, zjeżdżaj stąd. Muran, tak. Zdaję matawa. Idź, zanim się rozmyślę. A może kiedyś on nam pomoże? Faktycznie. Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy... Nie ma sprawy, byku. Szukać. Okej. Okej. Teraz chciałbym... No i co? Jest tu jakiś potwór, a ja tutaj byłem już. Co, coś zgubiłem? Dobra. Uzbierać dropy wrogów. Unikatowy topór. Co tak się gapisz? Nudzi się taki biednych ludzi nachodzi. Czego ty ode mnie chcesz? Zerrikańska mieszanka. A fuck is this? Bogowie, niedługo pełnia. Okna dobrze zarybnił. Gwóźdź żelazny wbij we futrynę. Jakby jeszcze miskę mleka przed próg. Z nory nie wejdą. Buty? Okay. Jeszcze? Czego beczysz? Dobre, panie. Gdzie ten znacznik? Skąd ta ufność? O, nie w tę stronę w ogóle poszedłem. Dobra. Jeszcze chcę iść, wiecie gdzie? Do tutaj. Bo jeszcze dostałem podpowiedź od widza. Mogłem w lesie przy komandzie zostać. Ale podpowiedź, moi drodzy. Miłą podpowiedź, a nie spoiler, kurwa. Tak jak... chłop mi po prostu napisał całą historię, co się teraz wydarzy przez to, że zabiłem tą sukwę Keirę. Ja nie wiem, stary, co ty masz w głowie i dlaczego to napisałeś. Biało włosy, tylko spójrz tutaj. Ale nie chciałem tego wiedzieć. Na razie dostałeś Shadowbana na kanale. Jeszcze raz napiszesz takie gówno, to dostaniesz całkiem bana. Byś w ogóle nie mógł oglądać. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Najpierw mi... to daj. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Dobra. Czerwony miecz cechu gryfa. Jajko potwora. Rozbierz na części. I podobno jak rozbiorę na części coś, co mam, to dostanę takie jajko. Tylko co to ma być? O. No dobra. Esencja wody, tu esencja. To też mi jest potrzebne. Kurde, to już lepiej rozkładać te... Patrzcie, jest i skóra. Na tego. Na klatę. Wilka, na przykład. Nie? A jakbym chciał rozkładać to... A to dostanę te takie. Nic ciekawego. Trafiona skóra drakonida. A to mogę z kolei kupić też od kupców. Szkoda siana, to lepiej mu to sprzedać wszystko. A jeszcze nie ma hajsu. I teraz czekaj.
Jak to ja nie mam? Bywaj. Miecza Gryfa. Jest. To kota se zrobiłem. Dobra. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Chciałbym, żeby... Czekaj. Musiałbym zrobić ten. 46, bo potem ten ulepszony. Dobra, czyli będzie lepszy, będzie lepszy. Czyli najpierw robię to. Potem robię to. Tak? Tak. Kurczę, wilk jeszcze lepszy, to mogłem sobie robić, zrobić. Srebrna sztaba. Głupi jestem, że to zrobiłem. Srebrna blacha. Skąd mam wziąć srebrną sztabę? Kurde, coś lepiej by było tego wilka zrobić. Co ja, głupi? Skąd się bierze? Z rozkładania czegoś pewnie, co? Jednak. Sztaba stali, żelaza. No nic. Nie. Pokaż mi swoje towary. Przepraszam. On już nie ma pieniędzy. Nie, trochę ma. Zostawię go sobie, ten ulepszony. I tak, nawet jak zrobię tego... wilka, czy coś, bo... Potem są jeszcze lepsze, nie? Dobrze mówię? Czy niedobrze mówię? Sztaba srebra. Jest sztaba srebra. Nic nie rozumiem. Płaczka. Ale kozacki. No 31. Kot. Wyśmienity kot. Lepszony. Musiałbym w ogóle poszukać tych, nie? Dobra, z czego jeszcze ostatnia rzecz. Z czego się robiło te sztaby srebra? Co to był za proch? Srebro po prostu? Bo muszę... sztaba... Co jest? Rudy srebra. No. Jeszcze mi zrób, bo tak potrzebuję. A czym się różni ta sztaba srebra od tej, oprócz tego, że się ją robi z czegoś innego? Ja od razu mogę miecze robić. O, wilka. No i to będzie lepsze. Będę sobie już miał. Bywaj.
No. Ulepszony gryfa plus 10, a ten plus 30, no to jest różnica. Tak. Teraz względem tego plus 20. Moc znaków mniejsza, ale przyrost punktów adrenaliny, premia przy trafieniu krytycznym. Szansa na trafienie, szansa na krwawienie. Nie, no to lepszy. Tego zakładam. To trzeba w niego władować znowu, żeby nie stracić na no, siłę ataku. Dobra. Okej. Okay. No i teraz jak mam to jajco i tę skórę, to z kolei dobrze by było iść do płatnerza tym razem, co nie? Gdzieś był? Gdzie ja do tych płatnerzy latałem? W Oxenfurcie. Chyba. Tak mi się wydaje. Że tam był taki mocny zawodnik płatnerski. O kurde, ale się świeci ten miecz. Dobrze wygląda. Przejdę tędy, nie przejdę. Młodzież to ma w głowie fiu psiu. O! Czas ci zdychać! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? To było dziwne. Bo niechaj łeb mnie pęka od tego gadania. Co, może zbroję wilka machnął od razu. Skoro i tak, żeby... Bo to takie na mój poziom. Nienawidzę kurestwa. Mi się wydaje, że to było tutaj. Że ja szedłem po drodze tutaj i po prostu mi się ten rzucił w oczy. O właśnie. Gdzie leziesz? No iść mi z drogi, fajfusy wredny. Zaraz się zatrujesz 3 funtami stali. Witam z... Tak się składa, że rzeczywiście mam dla ciebie zamówienie. Wspaniale. Zobaczysz, będziesz zadowolony. Pancerz. Wilk. Brakuje mi... Hat. O. Plus 14. Siła ataku. 1%. No dobra. Bywaj. Skoro i tak teraz nie mam tych wszystkich bonusów, nie? No, mocne jest, kurczę. No ten gryf na razie lepszy, tylko oprócz pancerza. No siła ataku i przyrost punktów adrenaliny, tutaj to zyskujemy. Na żywioły. Nie wiem co teraz zrobić. W każdym razie, jak wygląda? Ładnie. No
mamy poziom 18. Co mam zrobić? Chodzić dalej w tym kocie, czy przebierać się w tego wilka? A nie mam całego, ale nie muszę mieć całego. Premii i tak nie będę miał, bo muszą być na arcymistrzowskim poziomie. Sprzedać coś. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Idę to schować do jakiegoś depo. Bywaj. Trzymaj się ode mnie z dala. Cholera. Trochę się zgubiłem. Ja też. Nie przejmuj się, bratku. No bo może ja ustalę, co ja teraz będę robił. Kierunek Skellige, to na razie nie chcę. O, do Priscilli trzeba iść. To poboczne. Wint. Wygrałem tą kartę, czyli jeszcze z nim nie wygrałem. A on jest tutaj. Czemu ten czas tak szybko leci? Zaraz muszę kończyć granie. Może coś na ząb? Nietrzeźwych koło wąsów woźnych. A wyglądam ci... Zawsze warto się... A co takiego zrobili ci żacy z... Nie mówmy o tym, dobrze? A to ja w ogóle u niego nie byłem jeszcze? W ogóle u niego nie byłem. Pokaż mi swoje towary. Pokaż karty. Skojatel. To jest potrzebne. Okej. A i trąbkarz. Róg dowódcy. To nie chcę. No dawaj. Pewnie jest jakimś megakotem, co? Z byle kim. I zawsze o dodatkową stawkę. Z tobą mógłbym zagrać. Grajmy. Zgoda. Zagram. Najwyżej na 5 razy to zrobię. Jeden razy. Dobra, najpierw muszę zobaczyć, czym on dysponuje. To sobie jeszcze wstawię w to Skojatel. Niby też mogę nimi zagrać. Albo Nilfgaardem? Czekam, muszę przypomnieć, bo ja zmieniłem tego dowódcę. Nie pamiętam, co robi. Usunie aktywne efekty pogodowe wynikające... Dobra, a tu? Rzuć mgłę. To nie chcę. To dobrze. To jest ok. Dawaj. Aha. Świetnie wyszło. Od razu zablokował. Sobie zmieniłem dowódcę, żeby mieć ten. I nic mi z tego nie przyszło. No nie mam manekina. Co jest? Ja! Chłop co szpiegami gra, tej!
szpiegista. I kolejnego wsadzi. Nie, kurde, nie mam trąbkarza. Da, pozbyłem się takich dobrych kart. Dobra, już idziemy all in. Najwyżej będę próbował 5 razy. On ma jeszcze róg. Jeszcze sobie zatrąbi, nie? Tak coś czuję. On coś kombinuje. Czy to debil jakiś? Nie lubię przegrywać, ale to nie znaczy, że nie umiem. Karta i nagroda należą do ciebie. Jesteś starym graczem, to pewnie wiesz, gdzie można znaleźć jakieś ciekawe karty. W Nowigradzie u karczmarza Oliviera. Grywa, chociaż do mnie to mu jeszcze daleko. Lepszym od niego graczem jest szynkarz z karczmy na rozstajach, Velen. To już wiem, co robię w tym odcinku jednak. Co, dostałem kartę? Karta jest twoja, powiedział. Jest. Yennefer. Biorę. Wyrzucę tego ogórka. I jeszcze przywraca kogoś, tak? Przywraca jedną kartę, zbiorę kart odrzuconych. Dobra. To teraz lecimy do jakiegoś tam. Słyszałem, że kupiłeś 300 łokci. Partyjki z karczmarzami. Miej się na baczności. Barbarzyńca. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Zapraszam. No. Co tam masz? Kart nie ma. Masz ochotę na partyjkę Gwinta? Pojatel, to będę potrzebował mrozu. O, jaskier. To dwóch trąbkarzy będę miał, to zostawiam sobie. Szpiegam. Dobra. O, i gitara. Hmm.
pasował. Dobra, to ja samym tym go powinienem zniszczyć. Tak jest. I też pas. Okej. Mój ruch. To, że raczej ma przypał. Chłop. Dobra. Pogodę sobie zaraz oczyścimy. To możemy dwa razy, bo jeszcze dowódca mój ma taką możliwość. A ona co robi? Okej. Lecz oblężniczo. Patrz, co się dzieje. Ale sromotnie dostał, co? Brzmi krabopająk, talia potworów, a to ja mam znaleźć tutaj kartę, a nie z nim wygrać. No tak, nie było tych żółtych kart przy tym, no ale dobra, i tak bym z nim grał. A Yennefer jest neutralem. To niezłe. Last Christmas I gave you my heart. To będę musiał spróbować jakąś inną talią pograć kiedyś. Tylko że w tych ja mam słabe te karty, nie? Chociaż powiem wam, że to jest Skojatel. A tu trzeba mieć dużo tam po piątnych, nie? Dobra. Gdzie może być karta? Nie wiesz, ale nawet straż boi się nocą wałęsać. Pieprzysz, od co? Chleb. Spirol. Czarny proszek. Mleko. Jest! A wygrać mam z tarczmy na rozstajach, dobra. Kurde, mocny mam ten Nilfgaard już. Obejrzeć 3 losowe karty z ręki przeciwnika. A tu mogę rzucić deszczem. To wolę to. Kurde, mocny mam ten Nilfgaard. 140 tu 148, tylko taka różnica. Kart jednostek jakoś więcej. Dobra. Lecimy do karczmy na rozstajach w takim razie. A zaprowadzisz mnie do znacznika? Znaczy, no, od szybkiej podróży? Aha, dzięki.
chciał, żebym leciał na piechotę, taki Hektor. Karczma na rozstajach. Ale tu na początku. A byłem tu i nie chciał ze mną grać. Czy coś. Coś kojarzę, że... Chłop. Wielką rękę, Heli, dajcie w drugą wina z wan. Gdzie karczmasz? I nade mną zaśpiewajcie, uwerbijak, ale pan... Co tu się dzieje? Karczmasz poszedł spać? I ma to gdzieś? Jednak go też zostawicie? Tam. Panie Wiedźmin, opodal Podgaj jest w grotach elfie cmentarzysko. Siła potworów się na nim lęknie. Super. Może przyjdzie rano. Sprzątać po imprezie. Cała jest! A ci dalej nawaleni. Mówię wam, czarni do w końcu. Witajcie. No witajcie. No i teraz jest. Powiadają, że grywasz w karty. Nie chciał, nie miał opcji grania. Czasy ciężkie, a rzadka karta to lokata kapitału. Zagramy? Jasne. Grajmy. Myślę, że z tym Nilfgaardem tak z ciekawości. No dawajcie, czemu bym miał nie spróbować tym Nilfgaardem? I on też ma Nilfgaard. Ci to przywracają te karty. Mój ruch. To szpiega mu wsadzę. Co, on zobaczył moje karty? Da, on chyba to wziął. Aż ty. 11 ma 11 kart. Sobie dał w drugi rząd. Tak to wymyślił. A jakbym teraz spasował, mając dwie karty więcej, on musi jeszcze jedną zużyć. Mam trzy karty więcej. Och, i zawoła se ziomka. Kurczę, ja teraz wiem, że ten mi przywoła tylko łucznika, a ja nie straciłem żadnego łucznika, więc bez sensu. Trzeba było odrzucić typa. Dobra, jednak słabo. Spasował. Aha, no to przegrał jednym słowem.
Aż zobaczę. A nie, mogę każdą. Okej. Aha, bo to jeszcze jedna runda. Myślałem, że już wygrałem. Ale ze mnie głupek. Oj kurczę, nie wiem. Szpiega se zawołam. I on też. Co za sajt? Dobra, moją nadzieją jest teraz Jaskier tak naprawdę. Muszę wszystkich tu wrzucić, bo mam wszystkich ręcznych i potem Jaskra załadować i liczyć na to, że będę miał więcej ataku. Jak rzuci zimę, no to ewentualnie się oczyszczę. Mogę tu dać? O nie, tylko już nie wzmocni ich dwa razy, bo to by było głupie. Pogoda. No to ja też, no. Chyba, że ma trąbkę, to jestem w dupie. Nie ma. Ma mgłę. O, to mu niewiele da. Ejo! Doceniłem cię, przyznaję. I to nie swoją talią. Za głupotę trzeba płacić. Moja karta swoją. Należy do ciebie. Nie tą, do której jestem przyzwyczajony. Kto to? A koniec? Szkoda. Ale to nie neutral, to też Nilfgaardzki gościu, ale mocny. Przywołuje, no. 150. Już mam większą siłę Nilfgaardu niż tego. Hehe. Mam tu Jaskra wsadzonego? A mam, bo teraz nim zagrałem. No, to cóż, Nilfgaardem teraz będziemy grać. Te kopalnie, gdzie on zabrał parę skrzynicy. Trzeba kończyć odcinek, bo trzeba iść spać. Ale ja nie chcę. Gad się zalął, nie? A, to jest to, co on chciał. Nowigrad, Nowigrad. Odszukaj skrybę w pasiflorze i zapisz się na turniej Gwinta o wysokie stawki? Wow. Normalnie, jak gwinciarz.